Mateusz Kaniowski, razem ze mną Nitro. Słuchajcie, gość jest tak rozchwytywany, że jak czekałem na niego, to 5 dziennikarzy stało za mną w kolejce i pytało, czy może po mnie się kłócili między sobą, po czym jeszcze inne ze 3 kamery podeszły i jeszcze cała masa ludzi do zdjęć, która stoi teraz za kamerą. No ale ogólnie problem jest taki, że najpierw się kłócą, a potem zadają wszyscy takie same pytania. Ja też? No, ty nie. No dobra, powiedz. To dlatego tu jestem. Tak serio. Jak myślisz? Chodzę, to mówię, kurwa, ciekawe, czy mnie dzisiaj zaskoczy. To zaskoczy cię od razu. Dobra. Jak myślisz, dlaczego ci ludzie tak na ciebie reagują, że wszyscy chcą z tobą gadać, z tych dziennikarzy, że każdy tutaj stoi teraz czeka na zdjęcia? Możesz teraz być raz w życiu nieskromny i sam wiesz, co zrobić sobie samemu. No bo robią duże wyświetlanie, nie jestem bucem i łatwo mnie przekonać, żeby ze mną pogadać. Bez dużo osób, które, nie wiem, z kimś nie rozmawia, ktoś nie udziela wywiadów. Na przykład masz przykład Ksajo, który tylko z tobą rozmawia. Więc no, i wiadomo, że to zrobi wyświetlenie, nie? I każdemu osobna by zrobiło, ale z innymi nie rozmawia, więc no, a ja zazwyczaj ze wszystkimi rozmawiam, bo jest mi to obojętne. Jak mam trochę czasu, to czemu nie? No jak pokazałeś, to jest kolejny Rolex? Nie, to nie. Myślę, że to jest takie, wiecie, na szybkie pokazanie. Nie, sprawdziłem po prostu godzinę, bo mam taki pomysł, żeby o 22 stąd pojechać. O panie, to jeszcze dużo czasu będziesz gadał. Powiem ci tak szczerze, że zostałeś przegadany na konferencji. No, tylko nie zostałem przegadany przez mojego rywala, tylko zostałem przegadany przez aferę bułkową. Aż tak głupio się chyba siedzi, co? W takim miejscu, gdzie oni mają tak mocny konflikt, że wszystko, co ty powiesz, tak naprawdę i tak zostanie, wiesz, tak spłycone, bo i tak najważniejsze jest to, że oni chcą się pozabijać. Wiesz co? Mi się fajnie tam siedzi, bo ja lubię coś takiego na żywo. Gorsze było to, jak dwa razy, najpierw musiałem krzesłem odjechać i prawie spadłem ze sceny, jak Ferrari w niego wyleciał, potem jak jeszcze ojciec, wiesz, na dwie ten, a ja stałem idealnie w środku, nie? I mówię, jakby tu zrobić, żeby nie spać z tyłu do... Widziałem, miałeś odruch taki... Taki, no było śmiesznie, no. No nie wiem, ja ci powiem tak, ja nie mam nic do Polaka, nie mam nic do Ferrariego, dlatego ja mogę być takim widzem, który... Nie dość, że może sobie to pooglądać, się z tego pośmiać, to jeszcze siedzi między nimi. Jeszcze siedzę pomiędzy nimi, to też nie jest tak, że kogoś wspieram, więc ja po prostu czerpię z tego konfliktu. Ja wiem, że to może głupio brzmi, że wiesz, jest konflikt, a ktoś się z tego cieszy. Ale chuj, no ktoś musi się wyzywać, żeby inny się mógł pośmiać, nie? Widzowie zresztą to samo, nie? Jest dużo osób, które są neutralne, ale sobie zobaczą dymy, bo są dymy. Bez cenzury, co pomyślałeś? To taka pierwsza twoja reakcja w głowie, bo na pewno taką miałeś, jak zacząłeś, że ojciec Ferrariego wskakuje na scenę, żeby kasować Polaka. Mówię, o kurwa, że ten. Bo ja za bardzo nie widziałem, co on ma na tej koszulce i w momencie, kiedy ja się odwróciłem, żeby zobaczyć, że tam jest 60, a tam, że coś tam konfidentów i widzę, że nam, bo on na mnie leciał, nie? Bo ja byłem bliżej, nie było już nikogo obok mnie, bo on normalnie nie przyjechał i typ leci. Jeden leci z jednej strony i wiesz, kątem oka patrzysz na jednego, żeby, wiesz, ochroniarze go trzymają, ale też idą do tyłu. No tam było ciężko, tam ciężko, ale ojca, bo to był tata Ferrari. Ty byłeś najbliżej ze wszystkich osób, które widziały ten upadek, bo twarz taty Ferrariego jest mocno pokieroszowana. Jak to wyglądało? Opowiedz, na co oni spali w ogóle? Nie wiem tak szczerze. Ja bardziej patrzyłem, żeby we mnie nie ten. Wiem, że mój operator... Troszkę krok do... Ten trzeba kolegom po fachu pomagać, żeby też mieli kadr dobry. Mój operator to nagrał, więc sam jestem ciekawy, bo on idealnie tam stał, więc nagrał ten upadek. Ale już miał wyświetlenia. A czy ja wiem, czy wyświetlenia? No stary, robisz na miniaturkę, jak oni zlatują, robisz strzałkę w dół i piszesz, stary Ferrari spada ze sceny. Nie? Kurde, stary, to niemiło. Ale nie, bo to jest stary Muran, to już jest taka tradycja, wiesz. No nie wiem. Najprawdopodobniej pewnie go trzyma. Nie, że stary, tylko że stary jako, wiesz, stary Muran. Młody Ferrari, stary Ferrari. Dobra, nieważne. No nic, zdrowia, nie? Dobra. On spadł na Polaka, pod Polaka? On w ogóle uderzył go, bo ty byłeś najbliżej. Nie uderzył go. Ja miałem wrażenie, że on wyszedł z bułą od razu, czy nie? Wiesz co, ja też chyba patrzyłem wtedy na Ferrariego, bo Ferrari też leciał. To była walka dwóch ten, to była walka dwóch narożników, a ty stałeś. Ciężko mi powiedzieć, nie pamiętam, nie wiem. Nie wiem, zestresowałem się i ten, nie pamiętam, mam amnezję. Nie dojdzie do tej walki. Tak powiedział Amadeusz na wywiadzie. No kurwa, Amadeusz dużo rzeczy mówi na wywiadzie, ale... Dojdzie do tej walki i widzę też możliwość, że dzwoni rozpara i mówi, zmieniamy my event. No? Nie obraziłbyś się? Co ty? Przecież ja nawet nie miałem parcia na to, nie miałem parcia, żeby mieć ten main event. I tak szczerze, jak mi go dali, powiedziałem spoko, a teraz jak widzę te komentarze, no bo dużo ludzi mówi, kurwa, chujowa walka, coś tam, nie wiem. Najpierw, że Popek Park lepsza, teraz pewnie będzie, że ta lepsza. No tak szczerze, to coś, czego nie chcę, wiesz, daj mi coś, czego... A czy może inaczej, nie chcę, nie zależy mi na tym,
Jeszcze kurwa mam po pizdzie obrywać. Jest mi to obojętne, totalnie jest mi to obojętne. Czyli chcesz, żeby Ferrari i Polak byli main eventem, a ty żebyś był co-main eventem? Nie chcę, jest mi to po prostu obojętne, ale rozumiem presję osób. Bo dużo osób na bank jest takich za tym. Tak jak kiedyś, tak jak przed tą konferencją było, że a czemu nie Park Popek? Przecież co, oni lepsi? Ten kurwa, i wiesz, pokazują, jak się nieudolnie bijemy, jakieś tam wycinki z treningów, więc no, nie zależy, jeśli, wiesz, zadzwonią, to nie będę mówił, nie no, wiesz, nie tak się umawialiśmy, bo się nie umawialiśmy, oni po prostu powiedzieli, main event, no, spoko. Popek patrzy na ciebie jako na gościa, który powinien być wyżej w karcie, czy na przykład spotykasz się z takimi spojrzeniami właśnie tych większych zawodników, jak Popek, Norman Park, którzy sobie myślą, co ten chudy gość tu robi? Wiesz co, nie wiem, nigdy w życiu z Popkiem nie rozmawiałem. Chodzi w okularach, więc nie wiem, jak na mnie patrzy. A poza tym nawet jak ma czarne oczy, nie? Więc też ciężko. Zielono? Niebieskie? Zielone? No. Mówił, że płacze na zielono. Okej. Okay. A z Normanem? Wiesz co, ja z Normanem, no byliśmy razem w Bułgarii, czy zawsze jak się z nim widuję, to chwilkę ze sobą rozmawiamy, mam dobry kontakt, no taki eventowy, ale jakiś kontakt z menadżerem Normana. No nie wiem, wydaje mi się, że też im nie zależy, bo to nie jest tak, że komuś zależy na tym main evencie. No niektórzy by oddali za to dużo. Kurde, wiesz co? Wiesz, że niektórzy są bardziej atencyjni. Wiesz co, chyba pieniądze są ten decydujące, więc no. A właśnie, źle powiedziałem. Mogę powiedzieć, że jak chcę zmienić main event, to powinien mi więcej pieniędzy dać. To teraz main event i ten, Krzysiu, jak coś, to dzwoń z pieniędzmi. Podbijaj ofertę. Jak myślisz, gdzie jest Soroko? Soroko jest na śmietniku internetu. No? Ja tak właśnie myślę, że kurde, miał taką piękną szansę od życia i dalej nie wiemy, co się z nim dzieje. To jest najśmieszniejsze, że nikt z nas nie wie tego. Tylko widzisz, i to po prostu pokazuje, że są ludzie, którzy może dać wszystko, bo tak szczerze, gdyby nie to, że on się zachował jak człowiek bez mózgu i w klatce, i na wywiadzie z tobą, to nikt by o nim nie pamiętał. A wiesz, a ludzie sobie po prostu znaleźli, o, śmieszny, nie? Ale powiedział, ile słów na kaw w ciągu 10 sekund? A wiesz, potem przyszedł, nie był nabuzowany, sklekotał dwa zdania poprawne po polsku. Mówią, on jest zabawny, musisz to przyznać, że on wypowiada się w tych wszystkich konferencjach i tak dalej, naprawdę śmiesznie. No bo coś takiego w sobie, co przyciąga tych ludzi. No bo on mówi takim, on mówi taką grypserą, on mówi takim, on ma jakieś te naleciałości, ma jakieś te swoje powiedzenia, więc no ja rozumiem, jest, fajnie się go słucha, tylko też pytanie jest, co teraz się stanie? Teraz się stanie to, co z każdą inną osobą. Myślałem, że coś tam się wydarzyło, jeśli spojrzałem. Nie, bo chodzi o to, co się z nim stanie. Po prostu, wiesz, nie stawił się na walkę, ponoć mu bania siadła. Ja wczoraj kilka różnych tych słyszałem historii. Jedną, że się naćpał dzień wcześniej. Wiesz co, historii było 6, więc to chyba nawet nie ma co. I że leży tam gdzieś po MC, wiesz. Były historie o policji, były historie, że zemdlał i przyjechała karetka. Pociągiem do innego kraju, że go policja, straż graniczna go zatrzymała. A się tak zastanawiam, kurwa, straż graniczna w strefie Schengen, gdzie ten? Z jedynych rzeczy, które mogę wam przekazać, bo akurat już o tym rozmawiamy, to to, że wczoraj o godzinie 2 w nocy tutaj w hotelu widziałem kobietę Soroko, ale kiedy chciałem do niej podejść pogadać, to nie zdążyłem, bo miałem wrażenie, że ona nie chce rozmawiać i szybko wyszła do windy i ją zamknęła. A później mi jedna dziewczyna pisała na Instagramie, że była w tej samym apartamencie gdzieś tam prawie że pod łodzią z Soroko i że on o 14 był w normalnym stanie i był taki przybity podobno. Ale to wszystko może być farmazonem totalnie. Okej, okay, no dobra, no może mu psycha siadła, no tyle. No, internet miał kolejną zabawkę na 2 miesiące i tyle, już nie ma. Kto z tych wszystkich osób, które są na karcie, będzie kolejną zabawką, której niedługo już nie będzie w internecie? Mój przeciwnik. No. Jeszcze zasugerowałeś, że Amadeusz lubi dużo mówić, a on tak między słowami sugerował, że Polak nie dożyje do tej walki. Uważasz, że dożyje? Uważam, że dożyje. Wiesz, to nie chodzi o to, że w emocjach dużo rzeczy się mówi. Też jest taka, używasz, wiesz, często... Wiadomo. Taka hiperbola różnych tutaj wydarzeń. A poza tym, no zajebiste show, nie? No Amadeusz co chwilę wychodzi i wiesz, na początku mówię, wiesz, jeszcze mówi, mam kaca, coś tam. Mówię, kurwa ty, a nagle się odpala, nie ma kaca, wiesz, napierdala. No taki jest Amadeusz i za to go lubimy, nie? Zadymki. Dzięki Nitro za wywiad i wszystkiego dobrego.